Hola, muy buenas. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj temat dubbing w telewizji hiszpańskiej. Co to ma wspólnego z Twoim hiszpańskim i co to ma wspólnego z nauką języka hiszpańskiego? Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpański obyczaje proces, według której przekazuję Ci wiedzę i dzięki której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek trochę kulturowy i trochę taki procesowy, można by powiedzieć, więc trzeci element mojej autorskiej metody, czyli P, proces, czyli jak uczyć się języków obcych, jak uczyć się języka hiszpańskiego. Jeśli Ty chcesz ze mną uczyć się języka hiszpańskiego, to zapraszam Cię do kontaktu ze mną, dlatego że tak naprawdę już zbieram zapisy na kursy, które zaczynają się od września. Im wcześniej się do mnie zgłosisz, tym lepiej dla Ciebie, ponieważ załapiesz się na najniższą cenę. A kursy, które ruszają od września, to oczywiście kurs od podstaw, czyli złap hiszpański za rogi, czyli kurs od totalnego zera, od totalnego zera. I oczywiście drugi kurs, który rusza, to jest złap hiszpański za rogi, część druga, który też już powoli się kompletuje, także może się okazać, że w którymś z odcinków, przestanę wspominać już o zapisach, dlatego że jeśli skompletuje się grupa do września, to nie będę nawet otwierać zapisów, czy to na Facebooku, czy na mojej stronie. Więc jeśli jesteś przekonany, że we wrześniu chcesz zacząć uczyć się języka hiszpańskiego lub kontynuować i któryś z poziomów akurat odpowiada Tobie, to zapraszam Cię do kontaktu ze mną. A teraz bierzemy się do rozłożenia na czynniki pierwsze jednego z elementów, który ma wpływ na to, dlaczego tak ciężko może być Hiszpanom złapać akcent angielski i jak to się ma do Twojej nauki języka hiszpańskiego. Bardzo często powtarzam moim uczniom, oglądaj filmy w języku hiszpańskim. Oglądaj filmy w języku hiszpańskim. Bez względu na to, na jakim jesteś poziomie, oglądaj, żeby się osłuchać tego języka, tak jak taki dwulatek, który słucha swojej mamy, która mówi do niego cały czas i oczywiście wszyscy dookoła do niego mówią cały czas i dopiero po jakimś czasie zaczyna mówić. Tak naprawdę trochę tak wygląda proces nauki. Jeśli dołączysz do mojego kursu Złap hiszpański za rogi, to zobaczysz, że przez pierwszy tydzień lub nawet przez pierwsze dwa tygodnie praca, którą masz wykonać, to są właśnie ćwiczenia związane z osłuchiwaniem się, melodii języka. Więc zacznij robić to od razu. Wejdź na Netflixa, znajdź sobie jakiś ciekawy film i po prostu zacznij go oglądać. I co następuje później? Często jest tak, że szukamy filmów na przykład anglojęzycznych. I często jest tak, że jeśli jesteśmy w Hiszpanii i chcemy po prostu iść na jakiś film, to trafiamy na film, który ma tak zwany dubbing. Czy Ty wiesz, co to oznacza dubbing? Dubbing to jest nic innego, jak na przykład jakiś film, który jest anglojęzyczny, ma po prostu dubbing, czyli osoby, które mówią w tym filmie po angielsku, nagle ich głosy znikają i wchodzą wtedy głosy hiszpańskie. I pewnie zastanawiasz się, no dobrze, ale jak oni znajdują takie głosy, że są idealne? No właśnie problem polega na tym, że te głosy czasami są zupełnie inne, nie są idealnie dobrane. Ostatnio moja uczennica wręcz powiedziała, że te głosy są takie trochę, no nikogo nie urażając, ale po prostu dziwnie brzmiące. Chciałam Ci powiedzieć tylko tyle, że w ogóle w Hiszpanii istnieją kursy właśnie, które przygotowują Cię do tego, żeby być tak zwanym dubbingowcem, żeby być kimś, kto dubbinguje daną osobę w filmie. I to jest najnormalniej w świecie Twój zawód, Twoja profesja. Wyobraź sobie, że idziesz do kina w Hiszpanii na jakiś film anglojęzyczny i nie zdajesz sobie sprawy z tego, że idziesz po prostu na tą wersję hiszpańską, siadasz w kinie, i nie ma tam napisów po hiszpańsku i nie słyszysz angielskiej wersji, tylko słyszysz po prostu wersję hiszpańską. I tak też często jest, kiedy wybierasz jakiś film i puszczasz wersję hiszpańską, słyszysz nagle hiszpański dubbing, a ci ludzie w tym filmie ruszają ustami według angielskich wyrazów. Dla mnie osobiście jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, więc dlatego zawsze wybieraj wyjście do kina takie, gdzie jest oryginalny film i napisy hiszpańskie. No właśnie, tylko wtedy nadal osłuchujesz się z językiem angielskim, a jedynie czytasz w języku hiszpańskim. Stąd też pójdę o krok dalej. Popatrz teraz z perspektywy tego, jeśli urodziłbyś się w Hiszpanii, mieszkałbyś w Hiszpanii i od samego dzieciaczka słuchałbyś filmów czy to różnego rodzaju bajek zdubbingowanych, to tak naprawdę nie masz styczności z językiem angielskim. My w Polsce z tym językiem angielskim w jakiś sposób mamy styczność. Co prawda mamy lektora i uwierz mi, możesz krytykować, ile chcesz Hiszpanów za ich dubbing, ale kiedy Hiszpanie słyszą nasz film z lektorem, łapią się za głowę. Gdyby teraz wyjść trochę
poza swój punkt widzenia, to rzeczywiście jest to trochę dziwne, nie sądzisz? Masz film anglojęzyczny i nagle jakiś facet mówi wszystkie sentencje, czy to dziecięce, czy to mężczyzny, czy to kobiety. Hiszpanie zawsze zadają mi pytanie, Paulina, jak ty rozróżniasz to, czy mówi teraz facet, czy mówi teraz kobieta? A ja na to pytanie po prostu nie potrafię odpowiedzieć, to znaczy ja to rozróżniam. Wydaje mi się, że dlatego, ponieważ jestem przyzwyczajona do tego od najmłodszych lat. I tak samo Hiszpanie są przyzwyczajeni od najmłodszych lat, że mają tak zwany dubbing w swojej telewizji czy w filmach anglojęzycznych. No i pójdziemy teraz o krok dalej. Dlaczego jednym z powodów może być właśnie to, że Hiszpanie mają jakby większą trudność w tak zwanym złapaniu w miarę fajnego akcentu w języku angielskim? No bo też się z tym językiem angielskim nie osłuchują. I sami Hiszpanie to mówią, że słuchaj Paulina, no u nas jest tak, że po pierwsze mamy dubbing, wszelkiego rodzaju nazwy produktów, wszelkiego rodzaju nazwy anglojęzyczne są tłumaczone na język hiszpański. Czy to jest złe, czy to nie jest złe, nie mnie to tutaj oceniać, ale no jakby nie było, masz wtedy mniejszy kontakt z językiem angielskim. I efekt jest jaki jest. Teraz przełóż sobie to na swój język hiszpański. Jeśli ty w kółko oglądasz filmy anglojęzyczne i na przykład dajesz sobie tylko napisy w języku hiszpańskim, jeśli ty wciąż nie powodujesz żadnych sytuacji, które ułatwiają ci słuchanie języka hiszpańskiego, nie słuchasz piosenek, nie oglądasz filmów po hiszpańsku, jak ty masz złapać melodię, rytm, akcent właśnie tego języka? Staraj się zrobić trochę na przekór. Czyli jeśli widzisz, jaki jest efekt w Hiszpanii, że wszystkie filmy są dubbingowane, wszystkie nazwy produktów anglojęzycznych są tłumaczone na język hiszpański, staraj się nie robić tego w języku polskim. To znaczy inaczej, staraj się właśnie te wszystkie nazwy i te wszystkie filmy oglądać i tłumaczyć na język hiszpański. Czyli jeśli masz jakiś produkt, to spróbuj poszukać, jaki będzie odpowiednik w języku hiszpańskim. Jeśli masz jakiś film, no to już włącz ten dubbing. Jeśli nie da się zrobić wersji hiszpańskiej, to już włącz ten dubbing, żeby posłuchać języka hiszpańskiego. Lub po prostu zacznij oglądać filmy i seriale typowo hiszpańskojęzyczne. Wtedy będzie ci o wiele łatwiej złapać rytm, złapać intonację, złapać akcent hiszpański. Na pewno to spowoduje, że będzie lepiej z twoim językiem hiszpańskim, niż jak nie zrobisz nic w tym kierunku. No bo popatrz, wracam z powrotem do tego, co powiedziałam na samym początku. Popatrz, sami Hiszpanie mówią o tym, że jest im ciężko w języku angielskim na samym początku, kiedy zaczynają się go uczyć, bo oni praktycznie w ogóle go nie słyszą od samego dzieciaka. Oni słyszą zawsze dubbing, oni słyszą wszystkie produkty nazywane w ich języku i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja bardzo się zmienia w ostatnich latach. Bardzo wielu rodziców dba o to, żeby dzieci chodziły na język angielski od najmłodszych lat. Sytuacja się bardzo zmieniła, ale pamiętaj, że ty jadąc do Hiszpanii na wakacje, nadal będziesz miał styczność z osobami 35+. A moje doświadczenie 35+, patrz, czyli to jest moje pokolenie, moje doświadczenie z Hiszpanii jest takie, że te osoby, które jakby nie miały nacisku ze strony rodziców na język angielski, nie wyjechały do Anglii ćwiczyć tego języka, naprawdę mogą mieć spory problem z mówieniem w języku angielskim. To znaczy inaczej, oni fantastycznie znają gramatykę, fantastycznie znają słownictwo, fantastycznie rozwiązują wszelkiego rodzaju ćwiczenia gramatyczne, ale kiedy przychodzi do tego, żeby zacząć mówić, następuje blokada. Następuje blokada i wręcz wolą przejść natychmiast na język hiszpański. Także wyciągamy wnioski po tym odcinku. Jakie? Takie, że fantastycznie, bo jeśli pójdziesz do kina hiszpańskiego, to usłyszysz dubbing hiszpański. Czy to będzie komfortowe, czy nie? Musisz już sam sprawdzić, ale słyszysz język hiszpański. Nazwy produktów, które kojarzysz w języku angielskim, będziesz słyszeć w języku hiszpańskim. Dla ciebie jest to super sprawa, ponieważ uczysz się języka hiszpańskiego. Jedyny minus jest taki, że kiedy usłyszysz ten dubbing, może być naprawdę to bardzo niekomfortowa sytuacja dla ciebie. Będziesz się musiał do niej na początku przyzwyczaić. Natomiast kulturowo, aspekt kulturowy jest taki, że w Hiszpanii filmy są dubbingowane, u nas czyta po prostu lektor. I to jest też bardzo fajny temat, żeby porównać to z Hiszpanami i porozmawiać w tym temacie, bo Hiszpanie naprawdę bardzo często pytają Paulina, jak ty możesz oglądać w taki sposób film? A ja zawsze ich pytam, słuchaj, jak ty możesz oglądać film z tym dubbingiem, kiedy widzisz, że on rusza ustami po angielsku, a słyszysz język hiszpański? Kończąc ten podcast, kolejny raz, co kraj to obyczaj. Jeśli znamy obyczaje hiszpańskie, jeśli znamy to, co może się wydarzyć w Hiszpanii,
to jest Ci o wiele, wiele łatwiej wdrożyć się w tą kulturę, jest Ci o wiele łatwiej po prostu tam funkcjonować i zaakceptować te rzeczy, które są. Kulturowy aspekt znasz, proces nauki znasz, wiesz, co powinieneś robić. Oglądamy filmy, słuchamy piosenek, faszerujemy się językiem hiszpańskim, ile się da, nie odpuszczamy przez wakacje i staramy się działać tak, żeby na końcu wakacji, czyli na końcu lata, czyli na początku września, nie było tego, co przeważnie jest. Czyli znowu zadyszka, ponieważ chcesz wrócić w rytm nauki, chcesz znowu powtórki, zaczynasz od nowa, zaczynasz od zera. Nie rób sobie tej krzywdy. Postaram się, aby ten podcast również był lekki przez wakacje, aby było mniej materiału i taki naprawdę do ugryzienia na jeden tydzień letni, ale nadal działamy. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to było ciekawe i mam nadzieję, że dało Ci trochę do myślenia. Słuchaj języka hiszpańskiego, słyszymy się już w kolejnym odcinku. Muchísimas gracias. Hasta luego.